Witajcie w naszej bajce. Tak zatytułowana została impreza dla najmłodszych, czyli Zaczarowany Dzień Dziecka, jaką po raz ósmy zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Do Parku Miejskiego imienia Chopina zjechało mnóstwo dzieci, które weszły w prawdziwą krainę bajek. Spotkały między innymi Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Jasia i Małgosię, Wioskę Smerfów, Roszpunkę, Atomówki, Superbohaterów. I to nie wszystkie atrakcje, jakie tego dnia na nie czekały. Wraz z rodzicami maluchy wzięły udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez przedszkola numer 1, 4 i 8 oraz Fundację Otwarcie i Podaj Dalej, a także Muzeum Okręgowe w Koninie, Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, WORD, sponsorów, jak również przez naszych przyjaciół z Ukrainy. Swój udział w tej zaczarowanej imprezie miały również Konińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Bank Żywności w Koninie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za udział, za bardzo liczny udział mieszkańców Konina i tych młodszych i tych starszych. Mam nadzieję, że się wszyscy świetnie bawili. Zdaję sobie sprawę, że jak zawsze pewnie znajdzie się jakieś grono niezadowolonych, którzy zwrócą uwagę, że być może czegoś zabrakło albo czegoś było za dużo. Powiem tak, wyciągamy wnioski, na pewno za rok będzie jeszcze piękniej, jeszcze lepiej. Po prostu plener ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, ile osób do nas zawita, ale ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, by nasi najmłodsi mieszkańcy byli w tym dniu szczęśliwi, radośni, a rodzice, żeby mieli szansę, że tak powiem, pokazać się swoim pociechom z nieco innej strony. Nie tak, wiecie, oficjalnie, tylko właśnie kicać, skakać, tańczyć, biegać. W gruncie rzeczy o to chodzi, żeby właśnie tak spędzać ze swoimi pociechami czas. Wierzę, że to jest ważne święto, święto, o którym warto mówić, przypominać, wspólnie się bawić i właśnie nie w taki tylko sposób, żeby dawać prezenty. Ważne, żeby zejść z tego pomnika i pobawić się z tym dzieciaczkiem na podłodze, na ziemi, na trawie. Być takim przyjacielem, dobrym kumplem, kimś takim, z kim dziecko, do kogo dziecko może przyjść z radością, z ufnością. I tego wszystkim rodzicom życzę, a dzieciakom samych radosnych, pięknych, szczęśliwych dni w całym życiu. Zaczarowany Dzień Dziecka zakończył koncert w wykonaniu młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie super nagród. Na kolejny, 9. Zaczarowany Dzień Dziecka organizatorzy zapraszają już za rok.